kochani. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Kolor i Kropka Scrapbooking. Mam na imię Ania i chciałam Wam dzisiaj pokazać album zimowy w takiej pięknej kolorystyce ciemnej, granatowej. A to wszystko za sprawą kolekcji od Craft Sensation Christmas. To jest właśnie ta kolekcja w takich ciemnych kolorach granatu, niebieskości, ze złotymi dodatkami, bardzo klimatyczna. Jeżeli chodzi o front albumu, w ogóle o album, album jest duży, album ma wymiar 20x25 cm, także spory, i grzbiet albumu to około 8,5 cm. Album został obłożony tapetą, ponieważ jest to jeden z pierwszych albumów, które wykonałam. Nie pokazywałam go wcześniej, ponieważ czekałam właśnie na taki okres zimowy. I to jest album, który też był nakładane były w nim narożniki, tutaj akurat złote, żeby pasowały do całości. Dodatkowo użyty jest papier lustrzany. Zobaczcie, on się pięknie mieni, nawiązuje też do tych wstawek, które są właśnie w kolekcji. I z tyłu album prezentuje się tak, też jest również bardzo prosty. Zobaczcie, jest spory i naprawdę pomieści sporo zdjęć. Wszystkie tekturki, które są użyte w albumie, są z fabryki Veny. Myślę, że możemy otwierać otwieranie albumu za pomocą takiej pięknej wstążki, takiej złotawej w kropeczki. Po otwarciu na stronie okładkowej mamy miejsce, na wklejenie zdjęć, ale mamy też miejsce tutaj, żeby te zdjęcia sobie tutaj włożyć, bądź na macie umieścić. Można oczywiście też wkleić tutaj. Tutaj mamy nie do końca podklejony element wycięty z kolekcji. To jest w zasadzie element z strony okładkowej. On się też tak pięknie mieni. O, zobaczcie. No i piękne grafiki, jeżeli chodzi, no mnie urzekła ta kolekcja, więc dlatego ją kupiłam. I ta kolekcja to jest kolekcja, która idzie w takich trochę dwóch kierunkach. Jeden kierunek to jest właśnie grafiki, gdzie postawiono na takie piękne krajobrazy naturalne, natomiast część kolekcji to są takie graficzne wzory, które się super dopełniają. I na stronie obok mamy klapkę. To jest duża klapka, zobaczcie, tutaj też z takimi złoceniami. Ona jest foliowana, ta kolekcja, więc ona jest po prostu piękna, świąteczna. Po otwarciu mamy miejsce na wklejenie tutaj dużego zdjęcia w formacie 13x18 cm. Generalnie album przeznaczony jest na zdjęcia o formacie standardowym 10x15 cm. Oczywiście są miejsca, gdzie można te zdjęcia wkleić w większym formacie, czy w kombinacji na przykład mniejszych zdjęć. I tutaj mamy jedną z moich ulubionych form, jeżeli chodzi o przechowywanie dużej ilości zdjęć, czyli wodospad ukryty, który pomieści naprawdę sporo zdjęć. Zobaczcie. I tutaj na samym końcu również można wkleić sobie zdjęcie. Wszystko jest oczywiście na magnes, także nic tutaj nie ucieka. Po przewróceniu mamy stronę, która jest w formie takich dwóch kieszeni. W kieszeniach możemy naprawdę sporo zdjęć umieścić. Zobaczcie, wyciągam wszystko, żebyście zobaczyli ten piękny papier pozłacany, ten piękny granat. Tutaj mamy papier lustrzany złoty. Wykończenie kieszeni dziurkaczem brzegowym w takie śnieżynki nie do końca mi się tutaj sprawdził, ponieważ ja bardzo lubię korzystać, szczególnie przy albumach, z grubych papierów. No i tutaj tak nie bardzo, gramatura 250 to już było naprawdę spore wyzwanie dla tego dziurkacza, ale myślę, że spokojnie z niższą gramaturą sobie poradzi.
I tutaj mamy tak, z racji tego, że to był jeden z pierwszych albumów, ja nie posiadałam żadnych wykrojników, dlatego też album jest obłożony tapetą, a nie tkaniną introligatorską. W kolekcji były, korzystałam po prostu z wszystkiego, z czego można było skorzystać w tej kolekcji. I w tej kolekcji można było skorzystać właśnie z takich tagów. Ja je po prostu podocinałam. One są tutaj wykończone kółeczkami tekturkowymi i gumeczką złotą, która też się pojawia później w albumie. I po prostu docięłam i podkleiłam na papierze bazowym. Tutaj akurat baza jest z papieru kraftowego. Także bardzo fajne elementy ma w sobie ta kolekcja, pomimo, że nie ma elementów takich do wycięcia, jak to bywa w kolekcjach od Craft Sensation. I tutaj mamy różnego rodzaju maty w różnych kształtach. Ja po prostu też docinałam te maty do skrawków papierów, które mi po prostu zostały. Więc część jest dopasowana do rozmiaru zdjęć, a część jest w takim rozmiarze nieokreślonym. Ale można też przeznaczyć takie maty właśnie na zapiski, czy na stworzenie, czy na przykład na docięcie zdjęcia do takiego formatu. Obok na stronie mamy fajne rozwiązanie. Ja lubię to rozwiązanie, już w kilku albumach też je zastosowałam. Też u mnie na kanale mogliście zobaczyć takie rozwiązanie. Tutaj akurat w formie prezencików, które są na magnesy, są podklejone, zobaczcie, tutaj z przodu papierem lustrzanym, z tyłu papierem skrapowym i one nam fajnie podtrzymują. Możemy tu sobie włożyć zdjęcia, maty, można oczywiście też zdjęcia sobie wkleić. Tutaj mamy akurat taką dużą matę, gdzie możemy sobie wkleić na przykład kompozycję z jakichś zdjęć albo większe zdjęcie. I naprawdę to też fajnie, ciekawie wygląda w albumie. No i oczywiście piękne zdobienia papieru się tutaj uzupełniają. Tutaj zaprzęg akurat, super właśnie te grafiki takie naturalne w klimacie świątecznym. Po przewróceniu mamy kieszeń, tym razem w pionie, do której możemy schować maty bądź zdjęcia luzem. Tutaj mamy akurat przygotowane na zdjęcia 10x15 maty i jedną matę na zdjęcie 13x18 cm. Tutaj też wykorzystywałam w tym albumie dziurkacz taki do narożników i zaokrąglałam i strony od góry tutaj są po prostu zaokrąglone. I tutaj akurat zależało mi, żeby wykorzystać piękną grafikę z kolekcji, zobaczcie. Dlatego ona się pojawia tutaj na dwóch kartach, na dwóch stronach, łącznie z paskiem, który tutaj wkleiłam pomiędzy strony. Jeżeli chodzi o tą przestrzeń pomiędzy stronami, ja sobie tutaj wyklejałam albo właśnie papierem skrapowym, albo papierem lustrzanym. Dodatkowo mamy tutaj też wykorzystane z kolekcji, zobaczcie, kółeczka. Ja z nich zrobiłam po prostu takie kółeczka na magnes. I też mogą spokojnie sobie tutaj podtrzymywać zdjęcia. No i oczywiście piękna grafika. Na kolejnej stronie mamy fajne rozwiązanie. Mamy w ogóle shaker z, zobaczcie, z gwiazdkami. Z cekinami, kółeczkami, on się fajnie też mieni. Ale zobaczcie, on jest umieszczony na pięknej karcie z kolekcji, ponieważ w kolekcji mamy do dyspozycji karty. One są w różnych rozmiarach. Ta jest akurat spora. Każda karta jest wykończona taką złotą ramką, która się przepięknie prezentuje, ale tutaj akurat jest karta z takim fajnym ujęciem, jakbyśmy stali pod drzewami i robili zdjęcie nieba. Także bardzo, bardzo klimatyczna kolekcja. I po otwarciu tutaj mamy miejsce na wklejenie większego zdjęcia albo kompozycji zdjęć. I tutaj mamy taką kartę, na której też mamy zaprzęg, zobaczcie. I on jest w takiej mniejszej skali. I po otwarciu mamy, zobaczcie, taką harmonikę, gdzie możemy sobie wkleić większą ilość zdjęć i w tym przypadku akurat tutaj nam się zmieszczą zdjęcia w formacie 10x10 cm.
wszystko zamykane na magnes. W nawiązaniu do tej strony mamy tutaj rozwiązanie, tym razem klapka w bok, również karta z kolekcji. Tu mamy miejsce na zdjęcie. I po otwarciu jeszcze w bok mamy miejsce, przygotowane dwie mini kieszonki. Tutaj akurat mamy zestaw kart. To akurat są elementy, które wycięłam po prostu z kolekcji. Tutaj też co prawda nie ma złotej ramki, ale jest taka ramka czarna, czy granatowa. Też elementy wycięte z kolekcji. I właśnie wyłożone w mini kieszonki. Tutaj mamy pozostawioną stronę, gdzie możemy sobie zrobić kompozycję ze zdjęć, bądź wkleić centralnie zdjęcie. Na pewno te zdjęcia zimowe naprawdę świetnie będą tutaj się w tym albumie prezentować. Tutaj mamy dwie takie strony bliźniacze, bo otwieramy się dokładnie w ten sam sposób, zobaczcie, czyli mamy klapki na bok i to są klapki duże, bo tutaj zmieścimy spokojnie zdjęcie 13×18 cm. Ja je otworzę. To są oczywiście karty z kolekcji i tutaj również mamy karty z kolekcji. Zobaczcie, tym razem właśnie z tymi złotymi ramkami. No piękne są, delikatnie się gdzieś pojawiają złocenia. I tutaj, nie wiem czy to będzie widać, tu mamy miasteczko, dlatego tutaj też jest taki arkusz łączony, żeby tu właśnie to miasteczko pokazać. Tutaj jest taki zarys miasteczka, taki fajny, klimatyczny noc, takie miasteczko nocą. Także te papiery są naprawdę bajeczne. Tutaj zobaczcie, przepiękna grafika, właśnie taka bajkowa, magiczna bym rzekła. I na ostatniej stronie mamy taką klapkę a la kopertę zamykaną, gdzie możemy sobie włożyć taki schowek, większą ilość zdjęć, na przykład luzem, zamykana na magnes i tutaj dodatkowo podklejane elementy z tekturki. I na ostatniej stronie, to jest taki mój pomysł, ja sobie po prostu wymyśliłam, że chciałabym mieć w tym albumie choinkę. I tą choinkę sobie sama wykroiłam, wycięłam nożyczkami, podkleiłam na, czyli to mamy, tutaj mamy papier skrapowy podklejony na papierze lustrzanym i ta choinka jest zrobiona w formie takiej kieszeni 3D. Zobaczcie, tu się zmieści mnóstwo zdjęć, można tutaj włożyć kartki, które otrzymaliśmy od bliskich, bądź zdjęcia luzem. Przygotowane też są oczywiście maty. Tutaj kolejna karta z kolekcji, która się pięknie mieni. Tak, gdzie możemy zapisać jakieś istotne informacje. No i maty przygotowane naprawdę na spore zdjęcia. Oczywiście choinka ozdobiona ala bombkami z gwiazdek, śnieżynek, no i piękny papier z kolekcji. Tak prezentuje się album. Jest spory, no i też zmieści sporo zdjęć. Ja, kochani, życzę Wam pięknych, ciepłych, zdrowych świąt, spędzonych w gronie osób, z którymi chcecie te święta spędzić. Życzę przede wszystkim też sobie, żeby Was było coraz więcej na kanale, żebyście mogli śledzić właśnie to, co Wam prezentuję. No i przede wszystkim, żebym miała też czas na to, aby przygotowywać dla Was te filmy i pokazywać Wam coraz więcej czy albumów, czy innych prac, które wykonuję. Mam nadzieję, że te święta będą jednak białe. Teraz jak nakręcam dla Was film, to jeszcze śnieg jest, pięknie jest biało za oknem, także mam nadzieję, że ten śnieg będzie. Życzę Wam tych białych świąt, pięknych i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!